Młody, przestań te SMS-y pisać. W towarzystwie jesteś chyba, nie? Piszę SMS-ów, tylko siedzę na fejsie. Bez sensu. Bez sensu to jest to, że ona chce się z nim rozwieść. Tak? Powiedziała chociaż dlaczego? Powiedziała, owszem. Powiedziała, że jak ja wolę piłkę od niej, to mogę sobie chodzić do łóżka z piłką. A, grubo. A tak konkretnie to, czego ona nie kuma? Wszystkiego nie kuma. Nie kuma, że w sobotę jest Liga Polska, że w niedzielę jest Liga Hiszpańska, że w poniedziałek jest druga Bundesliga, że we wtorek jest Liga Mistrzów, że w środę jest Liga Mistrzów, że w czwartek jest Liga Europejska, że w piątek... W piątek gramy w FIFA. No, że w piątek gramy w FIFA i powiedziała też, że daje zły przykład dziecku. A sport to co to jest? Zły przykład? I przecież ja cały dzień w domu przecież siedzę. Trzy. Piwa. Panowie, pozwólcie, że wam coś... po... ra... dze. Po pierwsze, muszę wiedzieć wszystko. Co, gdzie, kiedy i z kim. Po drugie, ja nie mówię nic, co u mnie. Gdzie, co, kiedy i z kim. Po trzecie, ja nie pytam, ja informuję. I po czwarte, to ja jestem księciem. A ona jest małym, szarym, brzydkim kaczątkiem, które tylko dzięki mnie przerodziło się w pięknego łabędzia. Borys, co się do cholery dzieje? Przecież ja pół dnia dzwonię, dlaczego ty nie odbierasz? Jak to dzwonię? Ja nie, nic nie dzwoniło mi. To co ty masz za komórkę? Na węgiel? A może ty gdzieś byłeś, co? Chodziłeś i zostawiłeś. Co, gdzie byłem? Chodziłem, zostawiłem. Ja tu byłem, cały dzień nalewałem. Idziemy dzisiaj do mamy. Pamiętałeś, prawda? Miałeś kupić kwiaty, kupiłeś? Denerwujesz mnie. No co, no co, no? Książę, niedobrze. Co to się stało temu łabędziowi? Łabędź jak to łabędź. Syczy. To mówiłeś, że jesteś księciem, tak? Jest, jest. Tylko nie powiedział jeszcze tego łabędziowi. Cześć.